Rozdział drugi, w którym przekonamy się, jak dziwne postaci potrafią przybierać duchy niebiańskie i jak przytomnym trzeba być, żeby właściwie je rozpoznać i nie popełnić fopa, które zaważyć może na całym człowieczym życiu. Pukanie powtórzyło się. Zbigniew Nienacki, który w tej chwili nie przypominał wcale siebie, a był rozedrganym galaretowatym tworem, z którego jak krew z nosa sączyły się nienazwane nigdy przez żadnego poeta emocje, nadstawił ucha. Nie miał zamiaru podchodzić do drzwi, a na pewno nie od razu. Czekał. Ostrożnie rozejrzał się po pokoju, raz jeszcze zerknął na szybę, potem w telewizor, szaro-czarny i całkiem martwy. I dopiero po dłuższej chwili wydusił z zaciśniętego gardła przez wargi spieszchnięte cichutkie słowo. Proszę. Drzwi otworzyły się delikatnie, zaskrzypiały, coś szurnęło, tak jakby delikatna jakaś istota zsunęła ze stóp miękkie bambosze. Chwilę później zaś w szparze pomiędzy drzwiami a framugą ukazała się głowa kobiety. Nie młodej już, ale takiej, która uchodzić może jeszcze za interesującą. Nienacki doskonale znał osobę, która pojawiła się w jego mieszkaniu. Była to pani Elwira, bibliotekarka ze szkoły podstawowej w Dobrzykach, położonych nieopodal Jeżwałdu, do której uczęszczały dzieci z okolicznych wiosek. Nienacki znał panią Elwirę, albowiem wielokrotnie próbowała go ona zapraszać na spotkania z dziećmi i młodzieżą, a on czasem się na to godził. Nie za często jednak, bo człowiek nie po to zostaje sławnym pisarzem, żeby pokazywać się na festynach w wiejskiej szkole. Poza tym Nienacki czuł to wyraźnie. Pomiędzy nim a panią Elwirą nie było, jak to się dziś mawia, chemii. To znaczy, on sam miał w sobie dosyć chemii, żeby wyprać w tym całą zabrudzoną przez mieszkańców jeżwałdu bieliznę, a owe trujące i zabójcze opary emitował w kierunku każdej w zasadzie istoty posiadającej dłuższe trochę włosy i używającej szminki do ust. Nie odbierał jednak żadnych sygnałów z drugiej strony. Pani Elwira uśmiechała się do niego, raz nawet przyjacielsko puknęła go dłonią w ramię, ale to było wszystko. Żadnych spojrzeń! Znamionujących głębsze uczucia, żadnych gestów cieplejszych, żadnego głaskania się po szyi i temu podobnych historii. Nic. No i teraz właśnie ta dziwna kobieta, odporna na jego męski wdzięk, którego nienacki był pewien jak kogut faktu, iż całe podwórko należy do niego, niewrażliwa na jego sławę pisarską, stała w drzwiach kuchni. Popatrzyła nań pytająco, a on nie wyrzekł ani słowa, całkowicie zaskoczony jej wizytą. Powinien zaprosić ją do środka, zaproponować herbatę, ciastko albo cokolwiek, w ostateczności nawet wódkę, a nie stać jak to ciele i patrzeć wyczekująco. Nienacki nie wiedział, co zrobić. Pomyślał przez chwilę, że może jej się odmieniło, przechodziła akurat obok, idąc w kierunku wsi Dobrzyki, i pomyślała, że może jednak zajrzy do niego, bo coś drgnęło w jej sercu. Przyznać musimy tu, że istotnie pani Elwira była zainteresowana nienackim, ale jego przypuszczenia dotyczące natury owego zainteresowania mijały się całkiem z prawdziwą jego naturą. Było to zainteresowanie zupełnie innego rodzaju, który, wyjaśnijmy to na początku, pozostawał całkiem poza sferą nie tylko zainteresowań, ale także percepcji Zbigniewa Nienackiego. Panie Zbigniewie, czy mogę wejść? zapytała bibliotekarka, widząc, że Nienacki wygląda na niezdecydowanego. Patrzy wzrokiem błędnym i porusza rękami tak, jakby gwałtowny cios pałką w głowę pozbawił go całkowicie koordynacji. Eee, wyrwało się nienackiemu. Ależ oczywiście, proszę, proszę. Po tych słowach ruszył ku drzwiom, otworzył je szerzej i ujmując dłoń pani Elwiry, próbował złożyć na niej pocałunek. Kobieta jednak stanowczo, choć delikatnie, wysunęła ją z jego ręki i nienacki poczuł się już całkowicie zmieszany. Najpierw pułkownik Przymanowski na szybie, a teraz ona. Pomyślał pozornie logicznie, bo przecież nie mógł wiedzieć ani rozumieć, dlaczego pani Elwira zjawiła się w jego domu właśnie wtedy, kiedy na szybie ukazała się postać Janusza Przymanowskiego. Oboje stali przez dłuższą chwilę naprzeciwko siebie, zanim Nienacki nie ochłonął na dobre. Ruszył wtedy ku stołowi, wskazał krzesło bibliotekarce i zaproponował, że zrobi herbatę dla niej i dla siebie. Pani Elwira. Skinęła głową milcząc pewnie zastanawia się pan po co tu przyszłam rzekła cicho elwira przechodziła pani przypadkiem i postanowiła zajrzeć do mnie starego kawalera, próbował żartować nienacki udając że cała wieś nie wie i nie rozumie kim jest i jak wygląda jego osobiste życie bibliotekarka uśmiechnęła się smutno nie rzekła przecież pan wie. Że wcale nie. Nie przechodziłam przypadkiem. Przyszłam tu specjalnie aż z Dobrzyk. Specjalnie dla pana. Nienacki szerzej otworzył oczy, choć wydawało się, że jest to niemożliwe, albowiem wiecznie miał je wybałuszone. Dodajmy tu przy okazji, że pochodząca z północnego Mazowsza bibliotekarka odmieniła nazwę miejscowości w charakterystyczne dla tego regionu, a także dla części Podlasia sposób. Powiedziała z Dobrzyk, a nie z Dobrzyków. Tak jak niektórzy mówią z tymiank, a nie z tymianek, z groch imbrzyk, a nie z grochów imbrzyków. Specjalnie dla mnie? Nienacki bardzo nieszczerze się zdziwił, naprawdę. Potem zaś popatrzył na Elwirę tak, jakby miał do czynienia z podlotkiem, który przełamawszy wszystkie bariery wstydu, zapukał do drzwi mężczyzny, rzucającego na prawo i lewo zniewalające zaklęcia i spojrzenia. Nie napotkał jednak w oczach Elwiry tego, co podczuwała mu wyobraźnia. Zobaczył tam spokój, a może nawet coś w rodzaju delikatnego szyderstwa. – Przyszłam tu specjalnie dla pana – powtórzyła bibliotekarka – i przyniosłam panu prezent. W tej chwili zagwizdał czajnik, a ostrzeżony przez jego gwizd Nienacki całkiem już wyraźnie skojarzył wizytę bibliotekarki z ukazaniem się na szybie pułkownika Przymanowskiego. Skojarzył i natychmiast za mu w gardle – usłyszał dzwonienie w uszach i poczuł jak począł mu się ręce nie mogę pić pomyślał nawet najmniejszych ilości odwrócił się nagle od kuchni na której stał czajnik żeby przekonać się czy Elwira nadal jest tam gdzie była przed chwilą czy nie siedzi na przykład na szafie w telewizorze jak Przymanowski albo czy nie jest jak folia przyklejona na szybie wszystko było jednak w porządku Kobieta siedziała przy stole i wpatrywała się w Nienackiego uważnie i spokojnie. Dla mnie bez cukru, powiedziała. I to wyraźnie Nienackiego uspokoiło. Napełnił szklanki wrzątkiem, wstawił je do metalowych osłonek i zaniósł na stół. Coś w nim cały czas drżało, ale głosem spokojnym i pewnym zapytał: Co panią tu sprowadza? Przyniosłam panu prezent. Bibliotekarka rozpromieniła się. Proszę. W tej chwili położyła na stole nieopakowaną książkę. Prezent. Zdziwił się Nienacki. Dla mnie. Dla pana, rzekła kobieta kiwając energicznie głową. Autor powieści o przygodach detektywa muzealnika popatrzył uważniej za okularów na leżący na stole przedmiot i usiłował odczytać widoczny do góry nogami tytuł. Nie było to trudne, albowiem tytuł ten znali wszyscy. Opowieść wigilijna rzekł i pokiwał głową. Odeszło ode mnie zmieszanie i dziwne myśli, za to był już teraz całkowicie przekonany, że biednej kobiecinie odbiło ze szczętem. sądziłem, że ona tu przyszła ten teges pomyślał a ona mi wciska dickensa bo święta prawda nadchodzą pić chciałem przestać co też człowiekowi do głowy przychodzi myślałem, że może ona i ten cały przymanowski głośno zaś rzekł bardzo dziękuję pani elwiro ale skupił na niej wzrok skąd taki pomysł nie znamy się przecież za dobrze już pan dobrze wie, skąd rzekła Elwira i uniosła lewą brew. Już pan dobrze wie nienacki poczuł się tak, jakby ktoś z nienacka kopnął go w krocze. Próbował utrzymać fason i udać, że nie słyszał tych słów. Odwrócił książkę w swoją stronę, popatrzył uważniej na okładkę i na chybił trafił, otworzył książkę. Potem zaś sam zaskoczony tym, co zrobił, przeczytał zdanie. Ciemności były tanie i Scrooge je lubił. Podniósł wzrok znad książki i zobaczył, że bibliotekarka się uśmiecha. Podoba się panu to zdanie? Popatrzyła na niego nieco figlarnie. Że ciemności były tanie? Tak, właśnie to. No, nie wiem, czy ciemności mogą być tanie. Zaczął się zastanawiać i zauważył w oczach siedzącej naprzeciwko istoty, że jego notowania jako pisarza człowieka, a być może także mężczyzny lecą gwałtownie w dół. Zapewniam pana, że mogą, rzekła Elwira głosem jakby nie swoim. Ciemności mogą być tanie, ale mogą być także piekielnie drogie. To zależy, gdzie się na nie trafi. Aha, rzekł Nienacki. A jak pani ocenia te za naszym oknem? W tym momencie wskazał ten punkt na szybie, gdzie przed pół godziną widać było wyraźne niczym ślubne monidło wizerunek pułkownika Janusza Przymanowskiego. Och, Panie zbigniewie głos bibliotekarki zrobił się jakby głębszy. Te są całkiem tanie. Brnęłam przez nie przecież niedawno, nie zwracając uwagi na błoto i pluchę, ani też na wiatr ciągnący od jeziora i mogę Pana zapewnić, że są dość tanie. W każdym razie nic z Panu nie zagrozi, jeśli zdecyduje się Pan wyjść i zanurzyć w nie tak po prostu, jak w wodę. Nie spotka pana żadna przykra przygoda. Czy aby na pewno? dopytywał Nienacki. Na pewno, rzekła bibliotekarka, podnosząc się z krzesła. Muszę już iść. Dziękuję za herbatę. Nienacki spojrzał na jej szklankę, była pełna. Wstał, ruszył za nią ku ciemnej sieni, otworzył drzwi na oścież i patrzył przez chwilę, jak kobieta zakłada gruby wełniany płaszcz. Próbował otworzyć przed nią drzwi na zewnątrz, ale ona uśmiechnęła się tylko, odwróciła się ku tym drzwiom, gwałtownie szarpnęła klamkę i wyszła w mrok. Nienacki usłyszał jeszcze tylko, jak schodzi po schodach i pomyślał, że warto by było zamontować nad tymi schodami jakieś oświetlenie. Jesienią i zimą w ciemnościach nie trudno było o wypadek. Wrócił do pokoju, żeby zobaczyć, jak bibliotekarka idzie przez podwórze. Spojrzał w okno i stwierdził, że kobieta zniknęła. Nie było jej, choć przecież przez chwilę powinna być widoczna w oknie. Odwrócił się ku stołowi i podniósł powoli książkę. Usiadł na krześle w bladym świetle pojedynczej żarówki połyskującej spod mlecznego żerandola i otworzył ją na samym początku. Nigdy wcześniej nie czytał Dickensa. Nie znał też dokładnie treści opowieści wigilijnej. Obejrzał raz jeden w czarno-białym telewizorze jakąś nie najlepszą ekranizację tej historii i uznał, że jest ona zbyt dziecinna, żeby się zajmować jej autorem i czytać inne jego dzieła. Poza tym opowiastka miała treść religijną. Występowały w niej duchy, a nienacki w duchy nie wierzył. Po wyjściu bibliotekarki. Nie wierzył już nawet w pułkownika Przymanowskiego, który ukazał mu się na szybie i w telewizorze i gotów był udowadniać, że był on tylko złudzeniem, które przemknęło przed jego oczami w półśnie, w który zapadł w wyniku przemęczenia. W końcu pracował nad nową książką, pisał intensywnie i był znany z kompulsywnego stylu pracy. Dobrze jednak wiedział, że to nie była prawda. Ale oszukiwanie samego siebie szło zawsze Zbigniewowi Nienackiemu dobrze. Może nie jakoś szczególnie, rewelacyjnie jak niektórym mistrzom w tej konkurencji, ale dobrze. Co to za brednie, myślał kartkując Dickensa. Co to za głupstwa? Duchy Bożego Narodzenia i Wigilii. Pretensjonalna dydaktyka w wydaniu anglikańskim. To już nasi są lepsi. A mówiąc nasi, miał zbigniew nienacki na myśli po prostu księży. I wyobraźcie sobie, że często myślał o nich w ten właśnie sposób. Nasi. Choć przecież nie chodził do kościoła, nie przystępował tym samym do sakramentów, a kiedy zdarzyło mu się opisywać duchownych, w tym zakonnice, zawsze czynił to w sposób znamionujący niechęć. Księża byli grubi i prymitywni, a siostry miały podobne do nich cechy. No! Chyba, że Nienackiemu przyszło nagle do głowy, by sugerować, że ta czy inna odziana w habit istota jest seksy. Wtedy włączał swój kompulsywny motor wyobraźni i smarował zdanie za zdaniem, wypełniając je krągłościami, liniami krzywymi, podkreślającymi miękkości ciała i podobnymi drdymałami, które uważał za najznakomitsze fragmenty swojej prozy. A jakby tego było mało, oczekiwał za nie jeszcze pochwału. Nigdy ich rzecz jasna nie dostawał, albowiem ten sposób opisywania ludzi nie spotyka się zwykle ze zrozumieniem czytelników, nawet tych obsesyjnie zainteresowanych życiem płciowym. Tego Nienacki zrozumieć nie mógł mimo swoich lat, mimo doświadczeń i mimo sugestii ludzi, którzy byli mu życzliwi i oddani. A trzeba przyznać, że nie było ich wcale mało. Nie mógł zrozumieć, albowiem źle pojmował swoją misję. A źródła owej wadliwej egzegezy były tu już zasugerowane. Źle pojmował misję, albowiem uważał, że ludzie oczekują odeń rozrywki i głębokiej prawdy psychologicznej. Tymczasem obydwie te klasyfikacje są pułapkami. Żeby żyć z wymyślania dowcipów, trzeba mieć końskie zdrowie, którego on nie miał. Prawda zaś, szczególnie ta zwana psychologiczną, to po prostu degradacja każdego czytelnika w wymiarze indywidualnym. Można to też nazwać redukcją do instynktów. Tak to rozumiał on sam i wielu innych ormowców z ambicjami, i wszyscy oni uważali to za odkrycie. Nienacki nie miał pojęcia, czego oczekują odeń czytelnicy, a to jest dość proste do odgadnięcia, bo zawsze chodzi o to samo o współczucie i docenienie. Nic więcej się nie liczy. W czasie lektury Nienacki zawsze wykazywał rewolucyjną czujność, i ta nie opuściła go również wtedy, kiedy pochylił się nad prostą i w istocie banalną, ale pełną współczucia historią, napisaną dawno temu przez Dickensa. To ciekawe, że anglikański autor tyle czasu poświęca współczuciu dla bliźnich, pomyślał. W końcu żył w połowie XIX wieku. Imperium triumfowało, a on zamiast opiewać ten triumf, Pisał o biednych i pokrzywdzonych przez lichwiarza nędzarzach, prawie jak Dostojewski. W tym miejscu Nienacki zamyślił się głębiej, albowiem, choć miał za sobą jedynie lekturę biesów, uważał Dostojewskiego za najwybitniejszego pisarza wszechczasów. Rzecz jasna, nie rozumiał nic z tego, co czytał, i wzorem innych zmanierowanych pisarzy polskich, widział w tym Dostojewskim tylko to, co chciał widzieć. W jego przypadku był to oczywiście Stawrogin. Postać bez znaczenia właściwie, człowiek na uwięzi, omotany, zniszczony, który kończy na samym dnie prawdy psychologicznej w wydaniu lansowanym w latach 80. XX wieku przez Ormo i pokrewnemu misją służby. Gwałcąc dziecko. Nienacki nie był odosobniony w swoim uwielbieniu dla tej postaci, bo jak się zdaje uwaga autorów z aspiracjami tworzących w PRL-u, była ku niej kierowana systemowo. Ten prymitywny manewr pokutuje w niektórych głowach do dziś. Na całe szczęście dziś już mało kto czyta dostojewskiego nawet w Rosji. O tym, by przyjrzeć się uważniej takiej postaci jak młody Piotr Wierchowieński, Nienacki, nie pomyślał. Nie pomyśleli też o tym inni autorzy. Wszyscy, jak jeden, byli bowiem uwikłani w działania operacyjne, donosząc jeden na drugiego, i wszyscy potrzebowali jakichś psychologicznych uzasadnień dla świństw, które były ich udziałem. Stawrogin zaś nadawał się, jak mało która literacka postać, do takiej emocjonalnej ekwilibrystyki. Za jego pomocą można było usprawiedliwić wiele, z najbardziej prymitywnym ekshibicjonizmem włącznie. Wierchowieński zaś, Diabeł wcielony, uosobienie wszystkiego, co Fiodor Dostojewski uważał za katastrofę dla Rosji i świata całego, pozostawał zawsze gdzieś z boku. I trudno przypuścić, by owa zaburzona optyka nie została zastosowana celowo. W końcu kuszenie to sprawa poważna prawie tak samo poważna jak utrzymywanie dyscypliny w gromadzie pijaków i zboczeńców przekonanych o tym, że dobry Pan Bóg obdarzył ich talentem. Nie ma z tym żartów i działające oraz sprawdzone schematy należy utrwalać, a nie lekko myślnie się ich pozbywać albo pozwalać, by ktoś, całkiem niewtajemniczony, rozmontowywał je i wskazywał na w nich wady. Dostojewski, pomyślał Nienacki, wielki pisarz, prawdziwy, uduchowiony, rosyjski. Nie to, co ten tutaj sklepikarz z południowego Londynu. Potem zaś Pochylił głowę do tyłu i zapadł w półsen, myśląc przy tym o sławie i cierpieniu, które na równi powinny być udziałem pisarzy prawdziwie wielkich. Do przytomności przywróciło go pukanie do drzwi. Zerwał się z krzesła i potrząsnął głową. — Kurna, który to już raz! — szepnął do siebie, a głośno zawołał. — Proszę! — W tej chwili drzwi się otworzyły i ponownie ukazała się w nich głowa bibliotekarki Elwiry. – To znowu pani? – wyrwało się Nienackiemu całkiem niegrzecznie. – Chce pani sprawdzić, czy dużo już y, przeczytałem? – Nie. – kobieta uśmiechnęła się. – Zapomniałam zapytać o coś bardzo ważnego. – Słucham? – Czy przyjmie pan w tym roku księdza po kolędzie? – Co? Czy przyjmie pan w tym roku księdza po kolędzie? Powtórzyła pytanie bibliotekarka. Ale po co? Nienacki nie zrozumiał pytania. Po co mam przyjmować księdza? Nie wie pani, że jestem niewierzący? Nie, nic o tym nie wiem, powiedziała Elwira, patrząc mu uważnie w twarz. Zawsze mi się zdawało, że jest pan bardzo wierzący, a nie dość tego jeszcze ufny. Nienacki przekrzywił głowę jak kot złapany na podkradaniu kiełbas ze spiżarni. Milczał przez chwilę, nie wiedząc, co począć z tak postawioną kwestią, ale w końcu rzekł: I tylko po to wracała pani tutaj aż z dobrzyk. W zasadzie powinno się mówić z dobrzyków, rzekła bibliotekarka i posmutniała. Tak, tylko po to wracałam taki kawał drogi. Czyli nie przyjmie Pan księdza w tym roku. Szanowna Pani, Nienacki wysilił się na oficjalny ton. Marksistowski światopogląd, który reprezentuje, wyklucza kompromisy ideowe. Nawet, tu sciszył głos, nawet gdybym miał jakieś wątpliwości co do mojej postawy, nie zrobiłbym tego, o co mnie Pani prosi. Dobrze Pani wie dlaczego? No właśnie, nie wiem, rzekła. Czyżby uważał pan, że do tego potrzeba aż takiej odwagi? Myśli Pan, że czerwoni nie przyjmują księży po kolędzie? Nie wie pani, o czym mówi, żachnął się nienacki, który nie lubił, kiedy mówiono o nim per czerwony. To niemożliwe. No, a poza tym, dlaczego akurat pani pyta o takie rzeczy? Ksiądz proboszcz panią tu przysłał? Nie słyszałem zbyt pochlebnych opinii na jego temat. A na swój temat pan je słyszał? Bibliotekarka uniosła wyżej głowę. Spryciara, pomyślał Nienacki. Szkoda, że mnie nie chce. No dobrze, zmiękł nieco. Przecież pani wie, jakie gospodarstwo tu prowadzimy. Nawet gdybym się zdecydował, ksiądz tu za żadne skarby nie wejdzie, nawet po kopertę z pieniędzmi. Może się pan zdziwić. Nie sądzę. A ja myślę, że jednak. Niech pan się jeszcze zastanowi. Rzekła i tak jak się pojawiła, zniknęła w półmroku sieni, zamykając za sobą drzwi. Nienacki był trochę zaskoczony. Jakie to wszystko banalne, pomyślał. Jakie słabe i nierokujące. dodał półgłosem. On miałby zabiegać o względy jakiegoś wiejskiego klechy. On, który napisał tyle książek, przekazał ludziom tyle głębokich wzruszeń i dał im tyle duchowych satysfakcji. On, wreszcie, który był członkiem PZPR, ormo i innych jeszcze organizacji, co za pomysł do prawdy. Tym razem nie zbliżył się od razu do okna. Nie chciał sprawdzić, czy bibliotekarka idzie przez podwórze. Poszedł tam dopiero po dłuższej chwili i ze zdziwieniem stwierdził, że kobieta stoi tam jeszcze. Stoi i patrzy w okno, jakby w nadziei, że on do niej wyjdzie i coś powie. Zamiast tego jednak zasłonił firanki. A kiedy chwilę później zajrzał przez pozostawioną między nimi szparę, kobiety już tam nie było. Zniknęła. Dostojewski. Pomyślał jeszcze raz. Tryumf ducha prawdziwy i nieskłamany. Chyba rzekł sam do siebie głośno, pojadę jutro z rana do biblioteki, ale nie w Dobrzykach, tylko w samej Iławie, i wypożyczę coś na święta, coś z Dostojewskiego. Jakoś przecież trzeba uczcić ten niezwykły czas. A może nawet poczytam coś głośno Alicji? Ledwie skończył mówić te słowa, usłyszał za sobą głos mówiący z dziwnym i zaskakującym akcentem. Najlepiej wypożycz idiotę. To naprawdę dobra książka. Znakomita literatura. Gwarantuje to. Nienacki zamarł, a potem wolno, bardzo wolno. Odwrócił się i spojrzał za siebie. Na zydelku koło kuchni siedział przedziwny jegomość, którego można było od biedy wziąć za krasnoluda z powieści Tolkiena, gdyby w rzeczywistości nie był kimś zupełnie innym.